dzisiaj kolejny film z serii, która bardzo przypadła Wam do gustu. Przegląd świątecznej oferty sklepów. Był na moim kanale już film z Zary, Home & You, Ikeiska i teraz przyszedł czas na takie dwa najtańsze sklepy właściwie chyba, tak mi się wydaje. Pepco i Kik. Ja je bardzo lubię, może nie chciałabym stamtąd wszystkiego, ale można tam znaleźć niezłe perełki, na przykład jakieś rzeczy do pakowania prezentów, LEDy są świetne w Kiku, już mam ich sporo i jeszcze oczywiście dokupię, bo ja ich używam do zdjęć, do zdabiania, mam je na oknach. Koteczek! Już mi ten śliniak. Myślę, że trzeba wziąć nowy śliniak, bo ten jest brudny. No, śliniaki mają to do siebie, że się skubańczyki brudne. Jak widzicie, albo nie widzicie, bo większość zasłaniam, w naszym mieszkaniu już jest świąteczny klimat. Jeśli chcecie zobaczyć dokładnie, jak to wygląda, to link poniżej i do tych poprzednich filmów zakupowych też. Nie potrzebuję jakiejś dużej ilości ozdób. Mamy ich całkiem sporo, ale jak jakieś perełki wpadną mi w oko przy okazji robienia tego filmu dla Was, to oczywiście Wam to pokażę. Proces karmienia, moi drodzy, w tle. Matka Polka. Chciałam to powiedzieć, my się tak dzielimy obowiązkami. Nasz związek jest dość nietypowy, ale dobrze, dam z tym. No więc właśnie nie planuję kupić pełnych worów, ale takie perełeczki, coś może do pakowania, no ale wszystko pokażę Wam, co jest dostępne, bo mi się wydaje, że może Wy jeszcze nie zamieniliście swojego domu w jaskinię. A i zapomniałabym, przecież w Pepco są najfajniejsze ciuszki z myszką Miki. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale naprawdę... Znaczy, jak to jest możliwe? No po prostu tak jest. Czasem tak człowiek się zapędzi w tej gadaninie. Tam są świetne bluzy, spodenki z myszką Miki świąteczną, z kaczorem Donaldem. Ja mam jakąś totalną szajbę na punkcie przebierania naszego synka w takie właśnie myszkowe, mikowe rzeczy. No one mi się tak podobają, że co tam pójdę, to coś wynajdę i na dodatek one są bardzo tanie. Na przykład w H&M, jak kupowaliśmy piżamy, to za 2 8 dych. A w takim Pepco można znaleźć jedną na przykład za 3 dychy, za 2, no, taniej. Matka Polka zawsze znajdzie jakąś metodę, jak kupić myszkę Miki i nie przepłacić. Jeśli macie jakieś sklepy do polecenia, gdzie są myszki Miki dla dzieci, to koniecznie mi piszcie w komentarzach, bo ja tam się pojawię jak tornado i na pewno coś kupię. Tak. Wybierzemy się razem na zakupy właśnie teraz i po zobaczymy, co udało się fajnego znaleźć. Piszcie w międzyczasie, co nam Wam wpadło w oko, co z tych sklepów polecacie, czego nie, żeby od razu może inni też mieli rady. No i wybieramy się! Wchodzimy. Bardzo ładne świeczniki. 35 zł kosztuje taki domek. Naprawdę bardzo ładny. To można fajnie wykorzystać do różnych ozdób. $12,99. Myślę, że spoko cena. Prezencik. Są łańcuchy. I bardzo duży wybór świeczników różnego rodzaju. Nawet takie duże. Biały jest ładny, bo na tym to widać, że to jest plastik. Te LEDy są super. Używamy ich do wielu ozdób. Właśnie stąd. To są moje ulubione. O! Piękne. Widzę, że teraz jest jakaś moda na tych dziadków do orzechów, bo jest naprawdę dużo ozdób w ten deseń. Akcesoria do pakowania. Chyba się skuszę na jakąś kokardę, bo zwykły papier, coś takiego to od razu wygląda tak posz. O, prawie jak dla Oliwiera. Tuby bombek w różnych kolorach. Taką drabinę też można fajnie wykorzystać. I to nie tylko świątecznie, ale na przykład do łazienki wstawić i ręczniki na niej wieszać. Są też świeczki adwentowe. A ja mam te. Kupiłam kilka i zrobiłam sobie z nich taki zestaw różnych wielkości. Na stole stoją. Coś takiego można samemu przystroić bombkami. To też.
coś do kuchni. Można pochować różne szpargały w świąteczne pudełko albo zapakować komuś pierniczki. I taki wybór papierów opakowaniowych na bank się zaopatrzę w jakieś. Bo już lubię mieć to gotowe, potem wiecie, zabieram się za pakowanie, nagle okazuje się, że nie mam sznurka, nie mam czegoś. Także dzisiaj kupię wszystko, kokardy, sznurki, no i właśnie papiery. I to absolutnie nie jest świąteczne, ale mogę wam je mega polecić, już mam chyba 3 takie komplety. One kosztują, czekajcie, 10 zł, 5 zł za sztukę, ale są świetne, po praniu wyglądają identycznie, w ogóle się nie spierają. No i mają ten antypoślizg, także to biorę i mam nadzieję, że tu znajdę ich jeszcze więcej. Poza tym Kubuś i kłapouchy, no ej. Czajcie to, chciałam wam też nagrać w Pepco, a zlikwidowali. Przenieśli to Pepco do galerii handlowej obok, więc nieustraszona ja idę. Trzy dychy koce, no to jest dobra cena, ostatnio kupiłam gdzieś za 6. Ten też jest fajny, za 50 zł. Poszewki, ale niestety nie widzę nic świątecznego. O, jednak widzę. Są też obrusy. No i jakieś kubeczki, miseczki. Takie klimaty. Nie mogłam się powstrzymać, oczywiście wzięłam pełno ubrań z myszką Miki. Już wam pokazuję, co tu mam z Hika, zestaw do pakowania prezentów, balony, skarpetki, ledy, chusteczki, happy birthday, bo niedługo ktoś będzie miał urodziny. I taką oto kurteczkę. I tułowy w Pepco, bardzo świąteczne, ale oliwierkowo świąteczne. Szał myszki Miki, ja nie mogłam się powstrzymać, a tym bardziej, że w tych bluzach, zobaczcie, na kapturze są uszy. Już mamy taką czerwoną, teraz przyszedł czas na inny kolor. Takie spodenki mamy też szare, jesteśmy zadowoleni. No, spodenki z myszką, bodziak. Ja mam jakąś szajbę na końcu tej myszki, Miki. Dajcie znać, co sądzicie o tych zakupach. Może coś wam wpadło w oko, na przykład chusteczki z napisem Happy Birthday albo świeczki. My potrzebujemy tylko jedną na urodziny Oliwiera, także jak coś, to chętnie oddam pozostałe. W ogóle już miałam kończyć ten film, a kątem oka zauważyłam dziadka do orzechów. Zobaczcie, kupiliśmy go akurat w Leroy Merlin, jeszcze widzę, że nieoderwana metka. 27,89. Fajny, co? Pokazywałam wam, jak szukam idealnego w jednym z filmów zakupowych. Rzucę wam linki w opisie, bo może w Pepco i Kiku nie znaleźliście szczęścia, więc chcecie zobaczyć, co jest w ofercie innych sklepów, także wszystkie linki znajdziecie poniżej. A ja już razem z dziadkiem do orzechów chcieliśmy wam podziękować za oglądanie tego filmu, że spędziliście ze mną czas. Dajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało i widzimy się w kolejnym. Pa!